Mając malować jakieś historyczne zdarzenie, najprzód mój umysł opanowuje wszechwładnie ognista fantazja, które całe zamąca pojęcie. Wówczas zaczynam czytać umyślnie te książki, które nie mają żadnej z przedmiotem styczności. Po pewnym czasie, dopiero gdy umysł się ocknie w innym kierunku, wracam do obranego zdarzenia i obraz tworzyć zaczynam. Twórczość Jana Matejki została powierzona pod opiekę Muzeum Narodowego w Krakowie w 1904 roku. Powstało wówczas pierwsze biograficzne muzeum na ziemiach polskich, czyli dom Jana Matejki, pracujący do dzisiaj jako oddział naszego muzeum. Od tamtego czasu pracownicy muzeum, kustosze badają, opracowują, upowszechniają dzieło Matejki. Jan Matejko urodził się w 1838 roku w Krakowie. Ojciec był Czechem, nauczycielem muzyki. Matka wywodziła się z rodziny polsko-niemieckiej. Jan miał 10 rodzeństwa. Starsi bracia zaszczepili w nim kult polskiej tradycji. Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie oraz krótko w Monachium i Wiedniu. Jest od młodości badaczem. Studiuje wnętrza, studiuje kostiumy, studiuje architekturę i to przenosi na karty swoich szkicowników. Dokumentując Kraków, wykonuje znacznie więcej zadań niż przeciętny student. Rejestruje krakowskie zabytki, rejestruje wnętrza kościołów krakowskich. Potem te prace rysunkowe, te szkice przydadzą się, kiedy na przykład powstanie obraz Wyjście Żaków Krakowskich. W tle obrazu umieści nie tylko zabudowania nieistniejące już Wiśnicza, który spłonął, ale umieści również zabytki krakowskie, często już też nieistniejące. Na pierwszym planie królowa, która siedzi przy stoliku, lekko zmęczona, oparta i zastanawia się, czy podjąć kielich, który oferuje jej osobisty sekretarz Antonio z Macerata. Przerażona dwórka stojąca u boku królowej jakby już czuje, co się zaraz wydarzy. Jakieś szepty za kotarą, coś się dzieje, jak w teatrze. To jest jak kulisa teatralna i scena teatru. Matejko zbudował niesamowite napięcie. Jest to pierwszy obraz, którym młody Matejko wprowadza nas w swój teatr. Teatr postaci, teatr wydarzeń, teatr historii. Jest postrzegany jako bardzo głęboki konserwatysta. Wcale takim nie był. Najbardziej go drażniło u nas, u Polaków, brak wspólnego myślenia o Polsce. Mówi się, że nie lubił XVIII wieku, bo tam są bardzo nieciekawe kostiumy. Tak naprawdę nie lubił tego XVIII wieku, bo to przecież wiek klęski dla Rzeczpospolitej. A musiało to być dla patrioty tak żarliwego jak Matejko i człowieka bardzo uduchowionego, religijnego, za każdym razem myślenie o XVIII wieku bardzo mocnym wydarzeniem wewnętrznym. Matejko cieszył się wielkim uznaniem w kraju i za granicą. Zdobywał nagrody na międzynarodowych wystawach. Był członkiem Akademii Sztuk Pięknych w najważniejszych stolicach Europy. Otrzymał wiele tytułów, nagród i odznaczeń, wśród nich francuską Legię Honorową. Mi
miał być to obraz podarowany Polakom. Tuż po namalowaniu artysta zmienia decyzję, ogłasza, iż obraz darowuje do zbiorów watykańskich. Spotyka się z ogromną rzeszą krytyki, pozostaje nieugięty. Delegacja wspólnie z Matejką zawozi obraz do Watykanu. I tutaj zdarza się rzecz niezwykła. Papież, przyjmując dar, błogosławi nie tylko członków delegacji, nie tylko ich najbliższych, ale błogosławi Polskę i Polaków. I następnego dnia wszystkie większe gazety europejskie piszą o tym fakcie. Jest to niezwykle piękny przykład ambasadorowania znanej osoby, mówiąc współczesnym językiem celebryty, na rzecz niezwykle ważnej sprawy. Ożenił się z młodszą o 8 lat Teodorą Giebułtowską, która była obiektem jego pierwszej młodzieńczej miłości. Młodzi zamieszkali w skromnym mieszkaniu urządzonym w pracowni artysty. Tam przyszło na świat czworo ich dzieci. Z czasem Matejkowie przeprowadzili się do kamienicy przy ulicy Floriańskiej, która została przebudowana według projektu artysty. Życie prywatne są to sprawy, których zawsze unikamy. W mówieniu o Matejce musimy mówić to bardzo delikatnie. Wielka miłość do Teodory Giebułtowskiej, żona Ryszarda Rysów, znanym kobietą w historii, jest królową Boną, jest Barbarą Radziwiłłówną w Zygmuncie Augustie i Barbarze. Rodzi się z tego związku 5 dzieci, ale przychodzi też czas, kiedy z różnych powodów ta para musi się rozstać. I jest to bardzo trudny okres w życiu artysty. Ale bywało lepiej. Jan Matejko miał ogromne poczucie humoru i możemy o tym domniemywać, patrząc na sceny z życia rodzinnego czy towarzyskiego. Matejko był miłośnikiem rzemiosła artystycznego, tkaniny i haftu. W kamienicy przy ulicy Floriańskiej gromadził kolekcję, która liczy dziś około 3000 pozycji. Tylko niewielka jej część była dotąd eksponowana. Korzystał ze swoich zbiorów, kiedy potrzebował rekwizytów do obrazów, ale miał też zamiar utworzenia własnego muzeum. Matejko ma kolekcję ponad 500 obiektów tkanin cennych od końca XV wieku po wiek XIX. Wśród nich zachwyt budzi zespół związany z kulturą żydowską. Bardzo lubił nakrycia głów bogate, czepce kobiet żydowskich, które w jego obrazach często zdobią również głowy mężczyzn. I to bardzo znamienitych. Na przykład Kościelecki w Hołdzie Pruskim ma piękne złote nakrycie głowy, a tak naprawdę jest to fragment czepca żydowskiego kobiecego z końca XVII wieku. Matejko sporo podróżował. Najpierw jako student, a potem uznany twórca, wystawiany i nagradzany w europejskich stolicach. Jak wielu artystów swojej epoki zwiedzał Włochy. Odbył też podróż do Stambułu. Podczas wojaży kupował fotografie, a ich bogaty zbiór jest jeszcze jednym wyrazem jego kolekcjonerskiej pasji. W pracowni, która znajdowała się na najwyższym piętrze kamienicy przy ulicy Floriańskiej, Matejko spędzał większą część dnia. Potrafił jednak godzić pracę artystyczną z intensywną działalnością społeczną i pedagogiczną. Uczestniczył w pracach komisji konserwatorskich. Toczył z władzami boje o zachowanie zabytkowych budynków. Współtworzył Muzeum Narodowe w Krakowie. Reaktywował Szkołę Sztuk Pięknych i opracował dla niej nowoczesny program nauczania. Przez 20 lat będzie nią kierował, będzie zabiegał o środki finansowe na szkołę, o stypendia artystyczne dla swoich studentów. W jego klasie malarstwa historycznego wykształci się ponad 100 uczniów. Wśród jego uczniów byli tacy jak Stanisław Wyspiański, czy jeszcze wcześniej Maurycy Gottlieb. Wspiera i lubi Tettmajera. Rozumie, że niektórzy muszą iść nowymi drogami. Podobno miał powiedzieć do Tettmajera: wy idźcie tymi nowymi drogami, a ja już pozostanę ze swoimi starymi królami.
Matejko zaprojektował i wykonał razem z uczniami jedno z największych dzieł polskiego malarstwa monumentalnego – polichromię w Kościele Mariackim w Krakowie. Część prezbiterium dedykowana Matce Bożej, pod której wezwaniem jest bazylika. Chóry anielskie, chóry, które śpiewają litanie do Matki Boskiej Loretańskiej, chóry cherubinów i serafinów. I nawet świat występków w postaci diabłów, które zostały umieszczone na ścianach w kościele pod stopami aniołów. Polichromia jest niezwykłym dziełem. U końca życia Matejki jest dziełem, w którym tak naprawdę wprowadził nas w modernizm. Z jednej strony odniósł ten projekt do tego, co w kościele już się znajdowało i do czasów związanych z średniowieczem. Ale z drugiej strony, jak sam powiedział, dla aniołów użyłem 7 barw tęczy. Umarł mając 55 lat, tylko 55 lat, ale za sobą 322 obrazy olejne, portrety, kilka tysięcy szkiców rysunkowych, 20 lat pracy pedagogicznej i dyrektorowania Szkole Sztuk Pięknych, zasiadanie w różnych gremiach, w komisjach badawczych, naukowych. Będzie człowiekiem bardzo schorowanym, wypracowanym. Jak mówią relacje jego studentów o skrzywionej łopatce, wychudłej sylwetce, po żółkniętych od palenia cygar palcach. Człowiek, który się nie oszczędza i który najrzadziej myślał o sobie. W roku 1994 zrobiliśmy wystawę 44 współczesnych polskich artystów wobec Matejki. Co to oznaczało? Pewien dialog, dyskurs z mistrzem. Chcieliśmy zadać sobie i innym pytanie, kim jest Matejko dziś? Rok Jana Matejki ogłoszony przez nas w tym 2013 roku stał się okazją, żeby go pokazać w paru różnych bardzo aspektach, oświetlić go różnymi reflektorami, a to jako podróżnika, a to jako malarza, a to jako pedagoga, a to jako Europejczyka, czyli możemy się przyjrzeć nie tylko twórczości, ale właśnie także postaci Jana Matejki, który był naprawdę nietuzinkowym człowiekiem. Zbiory kolekcjonerskie Jana Matejki i pamiątki rodzinne artysty są prezentowane w domu Jana Matejki, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.